skoncentrujemy swoją uwagę tutaj. Zobaczcie, dlaczego ja tu robię i tak najwięcej wprowadzam. Koncentruj swoją uwagę, Pani, teraz na tym krysztale. Poczuję teraz, kiedy bardziej koncentruję uwagę w jednym punkcie, poczuję, że Pani oczka zaczną mrugać, piec, łzawić. Już widzę, że tutaj nie zamyka Pani oczu. Patrzę jeszcze tutaj na trzecim oku. Poczuję takie mrowienie, pieczenie. Jeszcze nie zamyka. Patrz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 6, 9. Śpi. Zapadasz głębiej. Zapadasz teraz w sen. Zapadasz głębiej. Twoje ciało zapada. Zapadasz coraz głębiej, głębiej, głębiej. Śpi. Odliczam 10 do 0. Teraz swój wyobraźni. Wrócisz do swojego dzieciństwa i poczujesz, kiedy musisz dużo jeść, kiedy twoje jedzenie daje ci spokój, ukojenie, twoje jedzenie daje ci gwarancję, że możesz przeżyć, że możesz być silna i mocna. Odliczam 10 do 0 i będziesz widziała, kto mówi w twoim życiu, że masz dużo jeść, bo kiedy będziesz mało jadła, a ja już wiem, czuję, że ktoś ci mówił, że ty masz być silna, zdrowa i dlatego jesz dzisiaj, bo te zwałki tłuszczu, które już przebyły dzisiaj, są dla ciebie uciążliwe i chcesz to zrzucić z siebie. Te zwałki. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zobacz siebie teraz. Ile masz lat, mała dziewczynka? Lat? 12. 12. Lubisz jeść? Tak, normalnie. Normalnie, bardzo dobrze, cieszę się. A zobacz, kiedy twoja waga przybywać zacznie. 12, 13. No proszę bardzo, co jest powodem teraz, że wada twoja... Ja nie wiem, co jest powodem, bo wydaje mi się, że jem cały czas normalnie, nigdy nie jadłam ilości wielkich, ale nie wiem, chyba to jest presja mojej matki, dlatego, że ona potem... Jak miałam 2 lata, bo to był bardzo krótki okres czasu. Ja nie bardzo dużo przytyłam, ale no nie tak powinna wyglądać. Ona pokazała mi potem ćwiczenia, wymyślała dla mnie, które musiałam wykonywać, żeby schudnąć. A dlaczego masz chudnąć? No bo mam wyglądać chyba prawdopodobnie w jej oczach, nie? Tak wyglądamy. A jak wyglądasz w swoich oczach? Stań przed lustrem, zobacz swoje odbicie tej małej dziewczynki. Co ci się nie podoba? Bo bardzo brzydka. Jesteś brzydka? Bardzo. Kto mówił, że jesteś brzydka? Kto mówi? Kto mówi? Nie wiem. Kto mówi? Słuchaj powoli. Matka chyba mówi, ale nie do mnie bezpośrednio. A do kogo mówi? Może mówi do ojca. Że on jest brzydki? Nie, że ja jestem brzydka. Jestem taka brzydka. Że ty jesteś brzydka. Bardzo. I co, jesteś gruba? Nie, ja mam bardzo jakoś nieładnie obcięte włosy. Moja mama poszła urodzić do szpitala siostrę i kazała sąsiadce obciąć włosy moje, żeby tata mój nie miał problemu z uczesaniem mnie. Zobacz teraz, jak pojawia się siostra w twoim życiu, mama urodziła ją. Tak, to oczką w głowie. Mamy głodko. A tak. Gdzie ty w tym czasie jesteś? Jestem cały czas w domu. Tak. Jestem taką postacią drugoplanową. Jesteś na drugim już planie. No to nie wiem, czy jesteś zadowolona, że ta siostra przyjęła twoje miejsce. Nie, ona mi nie przeszkadza. Ja słyszę, że oni ją chwalą, że ma oczy czarne. Tak. No, a ty wtedy co? Nic, ja czytam książki, jestem z boku. No to stań jeszcze raz przed lustrem. Czytam. Zobacz siebie, jak ty wyglądasz. Wyglądam cały czas jak czupirabu. Tak? Widzisz siebie teraz i tak mówisz sobie, że jesteś brzydka, tak? No i co, jak brzydka jesteś? Zobacz, kiedy twoja waga przybywa. Ja potem chudnę, ja wyglądam bardzo dobrze do momentu... Pięknie, bardzo dobrze, piękna dziewczyna. Nie, no bardzo dobrze, świadomie się odchudzałam i nie miałam problemu. Odchudzałaś się. To musisz mieć z czego się odchudzać. Z czego ty się odchudzasz? Ile ważysz? Masz 13 lat, ile ważysz? O, nie wiem. No to zobacz, stań na wagę. Będzie widziała. Wszystko ma. 45 kg. Widzisz, masz 41. Aha, i co, chcesz się odchudzać? Mi to jest obojętne. Dobra. A czy dzisiaj, kiedy masz większy brzuszek, czy to jest obojętne dla ciebie? Czy chcesz się pozbyć tych zwałków tłuszczu? No ja chciałabym, tylko jestem leniwa. Pytanie, chcesz czy chciałabym? No, chciałabym jutro. Nie, nie, nie.
chcę być zdrowa jutro. Ja dzisiaj jestem zdrowa. Czy chcesz się pozbyć tych zwałków tłuszczu? Tak, chcę. Dobrze. Ja teraz przeprowadzę operację fantomową wam. Założę taki pas na ten brzuszek. Pas z materiału niewidzialnego. On będzie widzialny, odczuwalny tylko dla twoich podświadomości. I ten pas będzie trzymał. Kiedy będziesz chciała jeść, ten pas nie puści wtedy. Ci powie dość, nie masz. Masz mieć 1/3 tłuszczu w żołądku miejsca na powietrze. Mogę nałożyć ci pas? W szerokości 20 cm. Liczę 1 do 5. Wciągaj powietrze. 1, 2. Wciągaj. 3. I popatrz, brzuszek spada, spada. 4, 5. Teraz zapinam pas. W tym miejscu wszystko się zmniejsza nawet do 50%. Żołądek, jelita, dwunastnica, wszystko się zmniejsza. Od dziś jesz tylko połowę tego, co dotychczas jadłeś. Zapinam pas. Ciśnie, tak? Dobrze. On będziesz odczuwała ten ucisk, kiedy będziesz jadła więcej. A kiedy nie jesz, on będzie dobrze pracował. I teraz od dziś twoja waga będzie spadała systematycznie każdego dnia. Każdego dnia pozbywasz się zwałków tłuszczu, jesz dużo mniej, spalasz więcej, jesz nawet 50% tego jedzenia, co jesz. I ta waga będzie spadała. Codziennie, kiedy położę rękę na brzuszku, poczujesz, że twój brzuszek jest płaski, szczupły. Biodra, nóżki, buzia uśmiechnięta, gładka. Popatrz, ta brzydka dziewczyna znika z twojej twarzy. Uśmiechnij się do siebie, to właśnie ty jesteś taką piękną dziewczyną, jaką pragniesz, żebyś była, tak? I tak będzie. Od dziś, teraz twoja waga będzie systematycznie spadała i odzyskasz swoją piękną wagę, tak jak masz 15, 16, 17 lat. Podobasz się sobie? I dzisiaj będziesz podobała się sobie i twoja waga będzie spadała. Wyjdź nad morze, połóż się na plaży i zobacz teraz siebie. Jak wyglądasz wspaniale, możesz się widzieć teraz. Podobasz się sobie? No tak. To zostań tam teraz, odpocznij. Odpocznij, świetnie, odpoczywaj na tej plaży i powinna znowu wybudzić teraz ciebie. Wybudzi się Rześka wyspana, Rześka wypoczona, a ten pas pozostanie w twojej podświadomości na trwale i zawsze. 3, 6, 9. Teraz ja odwracam się do państwa, bo ona mnie ma nie słyszeć, bo nie słucha. To mamy takie doświadczenia swoje, że wiemy, że tak jest. Zademonstrowałem państwu, jak u mnie wygląda tu w gabinecie, po co to jest, prawda, i tak dalej, bo możemy robić długopisem i radzę, że to wy będziecie robić długopisem. Kiedy patrzyła w to, oczka zaczęły mrugać, pies, a te światełka dają swój efekt. A piramida ma jeszcze podwójne działanie, ponieważ dwie piramidy tu jest. Na 1/3 wysokości zmienia się polaryzacja. Piramidzie na 1/3 mówili, że tam żeletki można użyć, czyli zmienia się polaryzacja. Zmienia się magnetyzm również na tej wysokości. Pięknie. Jesteśmy tu i teraz. Wracamy pani. Tak, brawo. Pani. O! Pani. Tak, mniej więcej zademonstrowałem, teraz oddam tutaj sprawę do tego, a my ćwiczenia będziemy robili po tak zwanym obiedzie, później będziemy robili. Teraz to mogę zademonstrować, jak jeszcze długopisem wprowadzam, bo często, proszę bardzo, pani tutaj usiądnie, proszę, siadamy. I tak, wprowadzamy może troszeczkę tutaj i kiedy siedzimy tutaj, tak, i stawiamy długopis, to co ja państwu pokazywałem. Teraz jest podwójne nawet działanie. Jeszcze nie zamykamy oczu, światełka świecą, piramidka działa, muzyka działa, klimat, który jest tu, musi być zachowany, działa. Tonacja głosu działa, musi być wzrost dobierany. Teraz stawiam do... Nie, to może tu by nikt już nie siedział, bo dlatego energetycznie jesteśmy za dłużeniem, bo pani w tej chwili wchodzi w energetykę, tak? Jeżeli mamy terapeutę, tu siedziała
Pani Boli, ale tu z tej strony zawsze bioterapeuta jest z boku, gdzie wykonuje bioterapię, pracuje na biopolu człowieka, wyrównuje aurę, tak? A to może samym służyć. Proszę? Może samym sobie wyrównywać moje biopola. Aha, no jeżeli chce, to można tu pokazać, jak to się asystowali. Tam. Dostań. Na razie proszę stać, bo ja stawiam rękę tutaj na czoło i teraz będziemy powoli wchodzili w stan transu hipnotycznego, snu. Patrzymy tylko na ten długopis, te światełka zaczynają mrugać, oczka znaczy mogą piec, łzawić, robią się ciężkie, leniwe, senne. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz powieki opadają w dół, sklejają się. Kiedy powieki zamykają się, wchodzimy już w swoją wyobraźnię. Kiedy mamy oczy otwarte, wchodzimy w swoją świadomość. Jesteśmy świadomi. Kiedy oczka zamknięte, jesteśmy w swojej wyobraźni. Demonstrowałem Państwu też tak, jak osoba, która w trakcie hipnozy przy otwartych oczach widziała to, co ja tylko mówiłem. To później wyjaśnię. A teraz zapadasz głębiej. Przenoszę cię teraz na piękną plażę, słońce, ciepło. Piękny, ciepły, wspaniały dzień, plaża. Odpoczywaj, oddychaj. Poczujesz teraz ciepłą energię, która przenika twoje ciało. To jest słońce, nagrzewa twoje ciało. I teraz możesz się przenieść w swojej podświadomości do pięknej świątyni. To jest taka piękna świątynia staroegipska. Stań pośrodku tej świątyni i poczujesz tą energię czystą, boską, która przenika twoje ciało, przepełnia każdą komórkę i tkankę twojego ciała. Stoisz. Zobacz w tej świątyni uzdrowicieli, lekarzy, księży, kapłanów, którzy uzdrawiają ludzi. Teraz ty poddajesz się uzdrawianiu, połóż się na kozetce i będziesz czuła teraz energię, kiedy będzie przekazywał uzdrowiciel energię czysto uzdrawiającą i napełnia twoje ciało tą cudowną, wspaniałą energią duchową. Zaczynamy. Teraz wyrównujemy biopole. Jak jest bioterapeuta, rozumie mu, co ja mówię, że oczyszczamy dookoła aurę człowieka. Zawsze z góry sprowadzamy w dół, bo nie chodziło tu, żeby wstać, ale robić o tak, robić od góry sprowadzamy w dół. Robimy tak zwane, jak doktor mówi, pasy robimy. To są pasy, głaski to są, tak, Aleksander? Głaski to są. Tak. Robimy teraz głaski, jak Messner to robi. Właśnie możemy robić to magnesami. I jeszcze dodam tu, czym ja się jeszcze muszę pochwalić. To są magnesy, które ustawiamy polaryzacji. Dla kobiet, które mają zaburzoną, odwrotną polaryzację, mogą być męską polaryzację. Teraz zmieniamy polaryzację, ustawiamy biały kolor, prawa rączka, weź teraz magnes. Jesteś w świątyni, poczujesz, ta energia przenika twoje ciało, przepełnia ci uczuciem ciepła, spokoju. Mężczyźni mają z prawej strony plus, kobiety mają prawej minus. Dobrze, pięknie. Pięknie, bardzo dobrze. I teraz ustawiamy polaryzację. Jeżeli mózg zastępuje jakieś blokada na skutek, to mamy wtedy, możemy mieć męską polaryzację. I tutaj jest praca nad osobami, które mają zmienioną orientację, mówiąc szczególnie seksualną. Tu ja nie podejrzewam, ale tu daję tak, żeby Państwu zademonstrować, po co te magnesy są. To właśnie po to są. I tutaj kolega wyrównuje tą aurę i wyładuje. Możemy wtedy podładowywać, jak bioterapeuta podładowuje tutaj od góry czakrę, podładowuje czakrę serca, czakrę tą. Jeżeli są problemy seksualne, to wtedy i tu podładowujemy, tak? Tu podładowujemy i trzymamy w ten sposób. Jeżeli są żołądek tutaj, to też trzymamy tu od góry zawsze. Jeżeli jest serce, to też tak trzymamy. Jeżeli są lęki egzystencjalne, a to jest czakra serca, to tak trzymamy tutaj. I to bioterapeuta robi. Tego powinni uczyć na bioterapii. Nie tylko stać i pomyśleć sobie, że Pan Bóg daje mi energię, bo Pan Bóg nic mi nie daje. Ja biorę sobie, bo
wokół nas jest pole torsyjne, które my pobieramy tutaj, tą energię. I ta pole torsyjna nas uzdrawia. Jeżeli uruchomimy ten proces uzdrowienia, to energia pójdzie z góry w dół, już pójdzie sobie. Dołożymy dodatkowo magnesy po to, żeby ustawić polaryzację. To jest, nie wiem co robi, ale domyślam się, że rozciąga aurę, może na zasilać sobie tutaj jako bioterapeuta, a na końcu możemy zrobić wyrównanie. I teraz możesz poczuć, jak płynie energia z góry. Opisz mi teraz, jak się czujesz. Dobrze. Poczuj tą energię od góry teraz. Czuję, takie mrowienie. To mrowienie to jest uwolnienie. I oddychaj tą energią, tak? Poczujesz, wdychasz, wydychasz. Pięknie. Przenoszę cię do tej świątyni. Teraz opisz, jak się czujesz w tej świątyni. Bezpiecznie. Bezpiecznie. Opisz mi, jak ona wygląda w twojej podświadomości. To jest taka srebrna piramida, jest pięknie. Popatrz w tej świątyni, takie oko Horusa jest tam na tym ołtarzu. Widzisz to oko? Jest jakby na ścianie trochę wyżej. Wysyj to oko jest, patruj się w to oko. I wtedy patrowaniem oko przynoszę poprzednie wcielenie, nie będziemy tego robić, ale poczuj to oko opatrzności, twoja jaś łączy się z twoim średnim ja. Jak się czujesz? Jak? Zawieszona. Pięknie, zawieszona. Dobrze. Teraz dobrze, zostań dalej w tej świątyni. Poczuj tą energię z rąk terapeuty, która przenika całe twoje ciało. Każdą komórkę i tkankę twojego ciała. Najdalsze zakątki ciała. Oddychaj tą energią. Im głębiej oddychasz, tym głębiej czujesz, że napełniasz się tą energią czystą, boską, uzdrawiającą, która przenika teraz od góry. Umiejętność bioterapii polega pobieranie energii z przestrzeni i przekazywanie. Jeżeli bioterapeuta mówi, że daje swoją energię, nie chce niczyjej energii. Proszę nie brać niczyjej energii. Niech on siebie uzdrowi swoją energię. On ma być tylko kanałem przepustowym tutaj, jak w Reiki, i przekazywać tą energię. Jeżeli on nie czuje, że pobiera, a chce swoją dać, to nie chce tej zgniłej energii nikogo, ponieważ ona jest otoczona jego emocjami. A jeżeli on emocje odkłada, no nie daj Boże w dzisiejszych czasach, to trafił do bioterapeuty, który miał rękawice nałożone i maskę na twarzy, to chroń się przed tymi ludźmi, a ja byłem na kursie bioterapeutów, prowadziłem i nawet prowadzący zajęcia powiedział, że oni powinni wchodzić w maskach, bo on sam się bał. Na zasadzie, ja się boję, bójcie się wy. Nie do tego, jeżeli do tego, no a tam masażysta to może, bo tam tyle wie sobie, no i poczuję teraz spokojnie i za chwilę wybudzi się Rześka, wypoczęta, wyspana, wrócisz tu i teraz, w dobrym, pięknym nastroju, rozluźnienia ciała i duszy, Łukasz oblicza 1/10 i powoli budzisz się. Wracasz tu i teraz, z pięknych, powolnych i złożysz. Budzisz się. Doskonale, brawo.